Uroczyste otwarcie pryzmy. Po 10 dniach od zrobienia. Jeszcze mam pryzmę 25 na 8 metrów z tamtego roku, ale jej nie zaczynałem, bo jest tam pod domem. Także będzie na zimę, teraz na okres taki do grudnia. To ta pryzma tutaj 8 na 25 pójdzie. Tak dawane oporowo, można powiedzieć. No i jeszcze jest jeszcze jedna pryzma, trzecia, zrobiona w tym roku 8 na 36 metrów, ale to już będzie na kolejny rok, bo tak chcę zrobić, żeby mieć po prostu zapas zawsze, tak jedną pryzmę na kolejny rok, tak żeby w następnym roku robić tylko jedną długą pryzmę i tak co roku mieć zapas na 2 lata do przodu. No tak to wygląda, kukurydza. Już jest zimna, się nie grzeje, także już się wstępnie zakisiła. Mówił, że trzeba więcej czasu. No ale nie chciałem zaczynać tej pryzmy koło domu, żeby tego daleko nie wozić. Tutaj sobie taczką będę im rozwoził. One tutaj będą stały, robiły bell grazing, nawoziły te pole. No bo tu już trawa taka była trochę słabsza, to tą kwaterę tak dobrze nawozimy za pomocą bydła i siejemy później trawę na wiosnę. Sieczka drobna. Jak widać, ziarna są pobite drobno. Także tu też połowa. Może być. Także to tyle i na razie.